jako ty 4 týdny, které jsme měli, tak jsme se snažili vykořistit co nejefektivněji. V té první Češči okresu Přikotovavšego chlopáci popracovali tutaj ve Vroclaviu na Oporovskej fyzičně přikotovaně, ale pogoda byla taká, že jsme mohli pracovat na naturální půjtě i s pilkom, to bylo pozitivné. Segrali jsme jeden sparring v Třebnici, přetívko dobré družině Legnici. I v té następné Češči okresu Přikotovavšego jsme vyjechali, jak všetci víme, na obus na Cypr, kde jsme měli možnost dobře potrénovat už věncej s fokusem na taktike a na té pilkarské řeči. I segrali jsme tam 3 dobré sparingy. A v té koncové Češči okresu Přikotovavšego tento týden nebo v koncovce tego minulého jsme hráli ostatní sparing přetivko české družině Hradec Králové a teraz už máme tylko finální fokus před prvším mečem extraklasy přetivko Lechy. Panie trenerze, chciałbym zapytać, jak wygląda sytuacja z tymi lżej kontuzjowanymi. Mówię tutaj o Samcu Talarze, o problemie, który się pojawił z Krzyśkiem Mączyńskim. No i chyba Michał Chrapek to też nie jest cały czas jeszcze to. Já mluvil o tom, že jsem zadovolený z toho, jak išel a pracovali chlopáci v okresu Přikotovavším. To bylo pozitivné, no negativné je kontuzie. Dla mě ta nejhorší je kontuzia Vojtka Gole, který byl lídrom naší obrony a v takom pojedinku ve sparingu na Cypře tam zlapal bardzo těžké kontuzie kolana, takže od nás všech dostává Spartě a tak, aby ten jeho povrut išel dla plánu a byl zpátky, ale benže to nějaký čas trvat, víme. A jak ti s Chrapkem s Mončenským, oni budou gotovi do hry? Panově Dišaj nebyli na tréninku, jasné. Dišaj jsme měli analýze přetivníka Lechie u videa s družinou i potom jsme měli trénink taktičný na bojisku a obě dvou závodníků, jak se pan pýtá, jak Krzysztof Mončenský, tak Michal Chrapek byli v tréninku. Panie trenerze, proszę o właśnie analizy Lechii. Zgodzi się z takim stwierdzeniem może i mocnym, że to jednak przyjeżdża strzępki tej drużyny, no bo tam odeszło 6 piłkarzy, 3 kolejnych wiadomo, że nie zagra, bo ma sobie szukać klubów. I tu mówimy o piłkarzach znaczących, jak Reszko, jak Sobiech. To jest dla pana duża zagadka, jak ta Lechia będzie wyglądała? Jasne, że jsme si robili analizę, a wiemy, że tam w drużynie Lechii było zmiany, byli tam odchody, ale taky wiemy, że tam byli přichodili dobrí závodníci do družiny. Takže ty změny v družině tam byly, ale dla nás to je SOS. My víme, zobáčili jsme jejich sparingy v okrese Přikotovavším, zrobili dobré vyniky, hráli dobré meče a teraz to bude rivalizace v piątek, která z těch družin bude lépe přigotovaná. Obě dvě družiny mají dužej motivácie zlapat zvyčastvo v prvšej kolejce v tej věsionej Češči, tak aby zlapali lepěj pevnosti v šebě. Toto já myslím, že je cíl dla nás i dla přetivníka Lechy. Čím pana překonal Diego Živulič v hře obronnej? Bo to jest taki trochę nieoczywisty wybór. Ja nie wiem, na jakiej pozycji on grał na Cyprze, ale wydaje mi się, że ostatni raz obrońcą to on był w Pilźnie u Pawła w Ryby i to też epizodycznie. A ja znam Diego Živulicza z czeskiej ligi a już gdyśmy jego fokusowali z możliwości zrobić kontrakt sem k nám do Šlonsku, tak věděl, že to je závodník, který je dosvědčený a je možné ho vykořistit na pozici numer 6, ale i na pozici numer 5 v šrotku obrony. A teraz při té situaci, která nastala na obuse a kontuzi Vojtka Gole, tak jsme zrobili této možnosti, vyzkoušeli jsme ho a Wygląda dobrze. To jest piłkarz, który właściwie najwięcej grał u pana w sparingach. Nie zrozumiał minut po zsumowaniu tego wszystkiego, ale pan już dzisiaj w
obliczu tego, co się stało, patrzy na niego głównie jako na środkowego obrońcę, to możemy powiedzieć, że to jest faworyt do zastąpienia goli, czy ma takie same szanse jak Piotr Cejewa? No bo to piłkarz o trochę innych walorach, jeśli patrzymy na jego wzrost, siłę, budowę, widać, że pan raczej szuka takiego duetu, patrząc na to, jak dotychczas wyglądało, taki właśnie piłkarze o gabarytach, powiedziałbym, bardziej żywicia niż Pawelca czy Celewana. Tam musimy być pewni w obronie, środkowy obrońca musi być pewny w pojedynkach, musi kierować obronę, asekurować bocznych obrońców, pomocników, ale také to chceme to, aby byl pevný v sebe při budování gry. Ale musí tam mít správné decizie, kedy hrát bezpečně a kedy konstruktivně. A dlatego, že Diego Živulič hrál v Češně na šustce, tak má také naturálné to graně s pilkou. Ale teraz mluvím o Diegovi, ale jestem zadovolený z toho, jak v okrese přigotovavším pracovali všetky závodníci, ale i třeba Piotrek Celeban, který měl v Češně dlouhé přervě dla kontuzie jeho. Więcej niż 2 miesięcy, a on był bardzo dobrze przygotowany od pierwszego dnia okresu przygotowawczego. Pracował bardzo dobrze, teraz mówimy o Celebane. W treningu bardzo dobrze zrobił i swoje występy w tych sparingów. Także z tego, z tej rywalizacji w środku obrony jestem zadowolony. Minus jest to, że nie będzie Wojtka Goli, tak jak sam mówił wcześniej. A jak wygląda prawa obrona? No bo przyszedł Kotumio, który na razie zagrał 45 minut, czy on jest pod względem fizycznym gotowy do gry na pełne 90 minut, czy z Lechią to będzie za wcześnie, żeby go tak od razu wystawić? I czy Musonda to już jest dzisiaj prawy obrońca, bo on także lwią część tych minut rozegranych w sparingach grał na prawej obronie? Tak jak pan mówi, chcemy, aby na każdej jednej pozycji w składzie była rywalizacja. Na pravém boku obrony to je tak, že tam byl Kamil Dankovský, přichodzel toto Kotuňo, Guilherme Kotuňo, kterého jsme identifikovali a přichodzel. Dla mě to je trochu znak zapytání. Dlatego, co jsme zobáčili na fragmentu v jeho hře v tom klube v Češněji, tak vyglądá dobře a je to ocena dla našich chlopáků z departmentu scoutingu. A taky jsem zadovolený z toho, že prezes, vice prezes a direktor sportovi zareagovali šipko na to, že jsme mohli podpisat toho závodníka a teraz będzie rivalizovat. Odegrál, zrobil polové meču přetivko Hradec Králové v tom prošlom týdnu. Nevyglondá zle, ale jasné, že ta adaptácia může být trocha pomalejší. Ale on fyzicky byl rád hrát přes 90 minut, to byl taky jeho zamín na obloze, trénoval individuálně. Jasné, to je minus toho, ale ten transfer nešel tak šibko, nejest možlivé to zrobit ze dne na den, takže já jasné, že by bylo lepší, aby s námi byl na obuse a hrál tam sparingy a potrénoval s námi více času, ale já jsem zadovolený z toho, že náš zařond zrobil to, že zrobili maxa, aby přichodzel ještě ten týden před startem věsionej extraklasy a segral s námi češtego meču ostatného sparingu přetivko Hradec Králové. Teraz to bude rivalizácia. Máme tam Guilherme Kotuňo, je tam Musonda, který se bardzo dobře adaptuje i na té pozici a pokázal to ve sparingách. A je tam Kamil Dankovský, který je dla nás stále vážným členkem našeho zespůlu. I dlatego, že Kamila můžeme vykořistit i na pravém, i na levém boku. Dlatego, že Mateusz Cholovňa pošet z klubu a teraz my potřebujeme i alternaci na levý bok obrony. A Kamil Dankovský je závodník, kterého je možlivé vykořistit na pravém i na levém boku obrony. Ale on spadl teraz v hierarchii už na třetí místo před pravým obroncem, patřil nawet na sparingy, to grał. Tak to nejest. Vykořistili jsme ho na pravom i na levom boku. Grál a i válčí o měsce a já jsem zadovolený z toho, jak chlopáci pracují. V tréninku, v tréninkech, které byly bez pilky, šilovně a běganě, tak bardzo, bardzo sfokusovaný na dobré robote, motivacíně byli na správném požome a v těch sparingách každý jeden závodník válčil o svoje měsce, tak, aby byl v pierwszym składzie na ty następné meče v extraklase. Panie trenerze, pan
obserwował, może długo, dużo czasu spędził na obserwowaniu na wideo, jak gra Coutinho? Zobaczyli, jasne. Tak jak zawsze robimy. Tak my, jeliže identyfikujemy zawodnika na tej pozycji, której szukamy, którego chcemy, tak są to dużo materiałów zobaczyć na wideo i potem robi dalsze kroki dla tego, aby tak ten zawodnik przychodził. Takže tam to je spolupráca našeho zarządu, departmentu scoutingu i nás trenérów. Chciałbym zapytać o jego sposób grania, który ja przynajmniej tak jak ja jego znam, bo oglądałem jego jeszcze parę lat temu w młodzieżówce, on ma sposób gry zupełnie inny niż po przeciwnej stronie, na przykład Dino Stiglitz. Kto proszę teraz? Inny sposób. Ale grania, który zawodnik, proszę? To było Coutinho. Coutinho, tak. Przepraszam. To jest obrońca, który pobiegnie do linii końcowej i dośrodkuje. Bardzo mało dośrodkowań. Pan analizował, czy zastanawiał się, czy to wynikało z tego, że tak oczekiwali od niego trenerzy? Teraz pan mówi o tom jego występu przeciw... Ale też chodzi o to, że on w ogóle generalnie, on tak w Urugwaju grał. Nie dośrodkowuje, tylko to jest piłkarz, który szuka jakiejś kombinacyjnej gry i prostopadłego podania. Inny sposób, zupełnie inny sposób grania bocznego obrońcy. Ja si nemyślim. My co jsme identifikovali, tak jasné, že chceme typologicznie takich bocznych obrońców, którzy dají radę w defenzivě, to jest pierwsza rzecz, dlatego że to jest obrońca. A on taktycznie ma zachowanie dobre, ty podstawowe rzeczy taktycznie ma dobre, ale od bocznych obrońców očekáváme i to, že bude jejich integrácia do ataku. Jeliže tam bude možlivost vykořistit ten boční sektor na šípké přeště, tak on je pravý boční obronca, který by měl vykořistit přestřeň a zrobit tam v té finálej fázi došrodkovaně, malej gre v spolupráci i finalizaci. To vše to mi chodilo, že on radši šuká malej gry, a nie krosa. O to chodí. No ne za vše, ale jeliže pan byl na tréninku tylko dní do týlu, tak on to je zavodník, který věda došrodkovaně. I to jsme zobáčili teraz naživo a tak do něho mluvíme. Je jasné, že ta jeho integrace nebude tutaj v Šlonsku takto, ze dne na den. Takže pracujeme s ním, mluvíme do něho, pokazujeme fragmenty z jeho gry v meču, které zrobil dobře a které ještě musí popravit. Chciałem zapytać o całą linię defensywy, no bo będzie przemeblowana w stosunku do jesieni. Jeżeli na przykład zagra Żigulić czy Musonda, no to mamy dwóch zupełnie nowych obrońców. Czy to jest pewne ryzyko? Jak to zafunkcjonuje w warunkach meczowych? Bo ten brak zgrania, czy jest pewien znak zapytania, jak to będzie? Ja mam nadzieję, że będzie dobrze. Ale jasné, že to riziko je, dlatego, že když robíte změny, které musíte zrobit, je tam kontuzia závodníka a tak, tak vždycky je to trochu znak zapytání. Ale tak, jak já vidělám chlopáků v těch sparingů i v tréninku, v traktě ogresu, přigotová všeho, tak mám naděje, že jdeme správným kierunkem. Panie trenerze, tak trošičku vybíhajíc v přišlo, vědomo, že... Nie wiemy, jak szybko będzie powrót do zdrowia Wojtka Goli zajmował. Pewnie pan trener też chciałby mieć, jeśli nie teraz, to latem środkowego obrońcę chyba nowego. Dobre pytanie. No. I teraz pytanie, czy pan trener będzie raczej dążył do tego, żeby wreszcie był jakiś lewonożny środkowy? Wojtek Gola pokazał, że to jest bardzo... Dobrý závodník už já, když jsem přichodzel jeden rok temu do Týlu, tak jsem identifikoval jeho jako závodníka, který má ještě přišlož. Tutaj v Šlonsku i v polské Pilce. A myšlám, že on zrobil duží postemp. Toto je zlé, co se mu udalo, ale taká je Pilka profesionálna. Všetci mu teraz říčíme, aby ten jeho povrut išel tak, jak je zaplánovaný a já myslím, že on se vrátí ještě pevnější v sebe i silnější. Nebude to Latve, nebude to za šípko, ale dostává od nás přestřeň i v Spartě dlatego, aby pošet ještě mocnější i pevnější v sebe. To já ještě chtěl zeptat, že Erika Exposito, či ten byl zaskočen, že tak šípko došet do, nie tylko do zdrowia, ale też do dyspozycji, chyba takiej, z której trener może być zadowolony w to, co pokazał w meczu z Hradcem. Jestem zadowolony z tego, dlatego, że
jak mluvím, chcem, abych naša hra byla vybalancovaná, ať máme dobré organizace v defenzivě, ale musíme taky hrát do ataku. A máme tam určité automatizmy v naší hře a finalizace těch automatismů za vše nebo obvykle visí na devionce, na napásníkovi. A Erik je napásník, který ví střelat branky. A to, že zlapal kontuzie, docela těžký, tak tam byl znak zapytáňa, jeliže Benže přigotovaný na pěvší meč v Jasnovi, teraz prčí v Kolechy a já jsem zadovolený z toho, že se udalo, že už s námi pošet na Cypr, kde měl ještě taký individuální program přigotovavší a krok po kroku se vrátil do skladu a teraz ten ostatní sparing přetivko Hradec Králové pokazal efektivnost. To je bardzo, bardzo dobré, ale bardzo vážné je také to, že klub podpisal Filipa Rajceviča jako druhého napasníka, který má jakož, který přichodze s vizitkou věstřevat branky a i to pokazal přetivko Hradec Králové. To je vážný a vážný signál dla celé družiny, do šatní i do nás všech tutaj. Takže jsme spevnili a mám naděje, že tak bude i v těch ostrých mečů v extraklase. Víš, mám to někde, že ta rivalizace v ataku je na vyšším poziomě než v pohledu? Jest to. Jeszcze ja mam. Trenerze, analizujecie gdzieś tam w sztabie trenerskim terminarz, bo tych meczów 10 to jest ta taka pierwsza część sezonu. I gdzieś tam liczycie, że tu trzeba wygrać, tu gdzieś zapewnić sobie jakieś punkty. No bo jedno, dwa potknięcia i może być. Wiemy, że to. Ano, wiemy, że to będzie. Těžké, bude to trudná část sezóny, teda těch 10 następných mečů, ale tak, jak jsem mluvil včešněji, dla mě, dla nás všech, ten nejvážnější meč je vždycky ten nejbližší następný. To znamená, teraz fokusujeme na Lechie a pak krok po kroku půjdeme dále. Víme, že tam máme tam dlouhé výjazdy na meče, ať je to Plock, ať je to Jagellony, ať je to Pogoň Štětín, to jsou dlouhé výjazdy, ale tak, jak mluvím, nejvážnější dla nás je ten meč, který je nejbližší. Takže teraz Lechia. To je ostatní pytání, bo mi odpověděl ten Piotrek Samec, to byl na tréninku dzisiaj, či ne? Piotrek Samec má tam drobné kontuzie a Dešaň nebyl s družinou na tréninku, má ještě individuální program a tej finální decizi je, jeliže Benže nebo nebenže ve dvuděžce na meč zrobíme jutro po ostatním tréninku. Možná ještě na konec. Panie trenerze, v ciągu ostatního roku 6 piłkarzy doznało poważnych kontuzji. Czy sztab szkoleniowy zrobił jakąś diagnozę tego. Ja myślałem, że to może być syndrom stare kości, ale wśród tych 6 jest 3 młode kości. Czy jest to za duże obciążenie? Czy jest to po prostu, jak Anglicy mówią, bad luck. To jest wszystko pytanie. Ja sam jako trener z tego jsem zklamaný. Já jako závodník jsem zlapal 2 takto vážné kontuzie, jako zlapal Vojte Gola, tak vím, že to neje slatvé. A jako trenér vždycky si analyzujem, co jsme mohli zrobit jinak, lepěji. Ale musím mluvit tak, že náš štab trenérský i fyzio, doktoři, všetci robí bardzo dobré robote tutaj. Maximum robote, ale někdy je to tak, že tak, jak to zlapal Vojte Gola, to byl pojedinek, kdy šli obidvou závodníků mocno do pojedinku a i on odkulhal, ten přetivník odkulhal taky, ale u Vojtka to bylo těžké. Ale toto je ta druhá strana mince tej pilky profesionální. To je zbedlák tylko. Může být bedlak, no, ale fokusujeme závodníky tak, aby byli zodpovědní za to, aby se dobře přigotovili před tréninkem, ať jsou jasné v traktě tréninku taky, ale i po tréninku, aby robili dobré decizie. Stretching, dobré odnové, tak, aby se dobře starali o svoje tělo v traktě celého sezónu. Možná povědět, že Křižík Mončinský je s takým vzorem, odkud začal se pojavit s těmi zlatými kolenami? Křišek je jeden z
dosvědčených závodníků, kapitán naší družiny, a on dává ty svoje, tu svoju dosvědčenost do druhých, do mladších kolegů v družině. Ale ne tylko on, máme tu Piotra Celebana, který je taky bardzo profesionální. Na Piotreka já byl bardzo, bardzo zadovolný z toho, jak on měl dlouhý přervět dla kontuzí s glovou, ale tak, jak mocno pracoval v tréninku individuálně a přichodzel přigotovaný do toho prvšího dňa okresu přigotoval všeho, tak to je bardzo dobrý příklad dla těch ostatních závodníků. Ale ty mladí se musí učit. Ty mladěžovci naši, máme jich tam Dužov v družině s talentem, s perspektivou, ale dla nich to je lekce, každý jeden trénink, každý jeden meč, ať je to sparingový nebo potom na ten ostrý v extraklase.